Teraz najczęściej odbywają się tutaj konferencje prasowe. Kiedyś to pomieszczenie pełniło codzienną rolę w życiu zakonników. Mowa o refektarzu Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Refektarz to miejsce, w którym spożywano posiłki. Skrzydło, w którym się znajduje, zostało ukończone jako pierwsze, a pomieszczenie uzyskało swój obecny wygląd około 1690 roku. Specjalnie w tym celu miejsce to zostało zaopatrzone w bardzo interesujący, bardzo bogaty program ikonograficzny, który łączy w sobie wątki jedzenia, wątki teologii krzyża, jako że zakonnicy ci byli krzyżowcami, oraz wątek faktu, że starali się oni o uzyskanie statusu zakonu rycerskiego. Miejsce to jest bogate w tematyczne freski. Freski odsłaniane były stopniowo. To jest bardzo precyzyjna, bardzo misterna praca polegająca na skuwaniu kolejnych warstw tynku, przeprowadzaniu prób, sprawdzaniu, gdzie znajduje się pigment. Po odsłonięciu takiego malowidła faktycznie jest ono całe pociapane kropkami, takimi dziurkami, które są po tych punktowych badaniach. Tak więc następnie rekonstrukcja takiego malowidła to nigdy nie jest kwestia po prostu podmalowania wcześniejszej malatury, ale też częściowego uzupełniania. Od razu po wejściu do refektarza w oczy rzuca się rozłożyste i obficie zdobione motywami roślinnymi sklepienie kolebkowe, charakterystyczne dla końca XVII wieku. Najbardziej złożonymi kompozycjami, które możemy oglądać na sklepieniu refektarza, są emblematy. Są swego rodzaju słowno-obrazowymi łamigłówkami. Są to słowno-obrazowe kompozycje, w których ani słowo, ani tekst nie jest jedynie podpisem do ilustracji, ani też ilustracja nie jest jedynie dopełnieniem tego tekstu, ale obydwa te człony łączą się, stanowiąc złożoną całość. Mamy na przykład emblemat, na którym ukazany jest stół, na stole tym położony jest chleb oraz Pismo Święte. Druga księga otwarta jest na słowach in, non in solo pane, czyli nie samym chlebem. Nie samym chlebem człowiek żyje i dalej jak to w Piśmie Świętym jest, lecz każdym słowem, które pochodzi od Boga. Tak więc było to swego rodzaju napomnienie dla tych zakonników siedzących tutaj i spożywających, że oprócz tej swojej strawy, tego posiłku, powinni oni pamiętać przede wszystkim o tej ważniejszej strawie, o strawie duchowej. Pośród sklepienia można znaleźć motywy bezpośrednio związane z symboliką religijną. Winne grona, zawsze pozostające symbolem męki Chrystusa, tak więc nawet ta ornamentyka zawiera w sobie przekaz teologiczny. Echo 24, Agata Sibilak.